Kontynuujemy. Moi drodzy, Shani jest tutaj. Z nią pogadaliśmy. Cieszę się, że tak dobrze dogadujecie się z Alwinem. Traktujecie jak ojca, wiesz? To jest trudna decyzja teraz. O, Geralt, dziękuję. Jest piękny. Przy tobie jest najwyżej zwyczajny. Marzyłam o prostym, srebrnym pierścionku z bursztynem. To dowód miłości, a nie zamożności. Że co, kurwa? No tego jeszcze nie grali. No takiego czegoś to się nie spodziewałem. Gajdziu, to są jaja. Oj, Geralt, Geralt. Co to niby ma być? Ty kurwa dowiesz. Cieszę się. Przy tobie jest najwyżej zwyczajny. Marzyłam o prostym, srebrnym pierścionku z bursztynem. To dowód miłości, a nie zamożności. Tego jeszcze nie było, żeby kobieta, która oczekuje ode mnie, no, dowodu, no nie wiem, oświadczyn, powiedziała, że pierścionek jest za drogi. No kurwa, co to jest? Shani, bo ja się poważnie zastanawiam, czy ja dobrze wybrałem. Hej, Geralt, jak tam Alwin? Jaskier, wszędzie musisz wściubić swój ciekawski nos. Tylko pytałem. Coś cię gryzie? Chodzi o to, że ona... Sam już nie wiem. Idziemy. Żeby rozmawiać o babach, trzeba dobrego napitku. Ale... Żadnych ale. Umówiliśmy się dzisiaj z Zoltanem... Aj, wuda! Krasnolud, najemnik i wędrowny trubador, który zna wszystkie dziwki od Jarugi po Buinę. Nie mogłem sobie znaleźć lepszych doradców. Dobra, chodźmy. Ale chodźmy na wódkę, bo to kurde się nie da. Nic nie... Już teraz to... Teraz to już, panie. Przynajmniej z chłopami pójdziemy na wódę. Z nimi można pogadać o wszystkim. Czołem, Zoltan! Witaj, Jaskier! Czołem, Geralt! Łowca potworów wygląda na skwaszonego. Coś się stało? Dzięki, Stanley! Nic, co by was dotyczyło. Geralt ma dysonans poznawczy, czyli stan nieprzyjemnego napięcia psychicznego, który występuje, gdy dana osoba posiada jednocześnie dwa elementy poznawcze. Myśli lub sądy o sprzecznym charakterze. Ale ty pieprzysz, Jaskier. Znaczy, nie potrafi podjąć decyzji. Zgaduję, że dysonans dotyczy... Naprawdę. To jest mój dysonans i nic wam do tego. I tu się mylisz, Geralt. Jesteśmy twoimi jedynymi kumplami, a przyjaciele muszą sobie pomagać. Zaraz zobaczysz. Napijemy się, pogadamy i będziesz wiedział, jak załatwić sprawę z Shani. Jakoś mi się nie wydaje, ale niech wam będzie. Wódka polana, zimna aż w rękę parzy. No, panowie, zdrowie! No to siup! Na pochybel, dysonanso! Na pochybel. Dziś obstawiam... Ach! Pycha! Nie ma to jak porządna gorzała. O, faktycznie niezła. Przy okazji, Zoltan, możesz mi wyjaśnić, czemu pijemy z kubków? Głowę daję, że widziałem gdzieś tu kieliszki.
Poważne problemy należy rozwiązywać konkretnymi metodami. Półśrodki nie dają rady. Tak jest. Rozumiem, zgadzam się. Tylko Jaskrowi lej połówki. I tak za dużo gada. Przestań w końcu jęczeć i obrażać się jak rozpieszczona panna. Mów, w czym problem. Shani jest cudowna. Ale? Ale ja jestem wiedźminem. Moim przeznaczeniem jest zabijać potwory. Bardzo cię proszę, Geralt. Nie truj o przeznaczeniu. Już dawno temu zrozumiałem, że wszystkie głodne kawałki tliny i podobnych wieszczek to taki sam kit i humbug jak te jaskrowe dysonansy. Może i masz rację, nie wiem. Dobranoc, Patryś. Ale powiedz szczerze, czy wyobrażasz mnie sobie jako, dajmy na to, szewca lub rolnika? Rozumiem, do czego zmierzasz. Ale ja nic do cholery nie rozumiem. Co ma piernik do wiatraka? Przecież nikt nie powiedział, że masz skończyć z zabijaniem tych swoich potworów. Mylę się? No nie powiedział. Jaskier, wszystko ci wyjaśnię. To, że kobieta o czymś nie mówi, wcale nie znaczy, że tego nie oczekuje. To jest zajebista gadka w ogóle. Często zdarzają się sytuacje, kiedy kobieta mówi jedno, a chce czegoś zupełnie innego. Amen. Napijmy się. Dokładnie. To jest w ogóle super gadka, taka jak kumple się spotykają, tam ktoś ma problem sercowy i tak dalej. Ech, mocna psia jucha, gębę wykrzywiasz, łzy lecą. Powiem wam, jak to jest z babami. Możecie sobie gdybać i snuć domysły choćby do końca świata, ale i tak nie odkryjecie, co im w głowie siedzi. To oczywista prawda. Baby... Nie zrozumiesz. Niezwykle odkrywczy. I jakże pomocny. Amen. A drwij sobie do woli. Mnie nie zwiedziesz. Problem polega na tym, że nie wiesz, czego chcesz. A ty nie wiesz, o czym mówisz. Może potem. I nie miałem nigdy rodziny. Ale ja, mój drogi, jestem poetą i znam się na ludziach. Odpowiedz mi na jedno pytanie. Chcesz założyć rodzinę, czy nie? Ej, Jaskier, to nie jest takie proste. Nie kręć, wiesz o co chodzi. Gdyby nie ten cały bajzel wokół, wiewiórki, zakon, salamandry. Chciałbym założyć... Czy chciałby założyć wiedźminę Geralt? No Geralt by chyba nie chciał, ale patrząc na to... nie jestem stworzony do takiego życia. No nie jest, no Geralt nie jest stworzony, ale go ktoś stworzył, prawda? W sensie... No kurwa, jest człowiekiem, ale no niestety, no... Wbrew jego woli, ktoś go zmienił. W sumie Geralt jest ewenementem, bo on nie zachowuje się jak zwykły wiedźmin. Geralt się trochę różnił od innych wiedźminów. Że tak powiem, pewne sprawy... W ogóle, jak to było z Geraltem? Geralt chyba nie przeszedł... Znaczy, tam jakieś były ubytki w tych mutacjach, nie? Bo on mimo wszystko coś tam odczuwał. Ale to chyba się dowiadujemy później dopiero. Dobra! Żebyś wiedział, Eskiel. Chciałbym. Zgadzam się. Rodzina to... podstawowa komórka społeczna. Kurwa, szmat. Nie przeszedł pewnej mutacji, dokładnie. Nie do końca o to mi chodziło. Po prostu chcę się ustatkować. Słyszałem już kiedyś ten ton. Napijmy się, bo kurwa mać nie zdzierżę. Napijmy się. Siup. Mam pomysł. Chodźmy do bordelu. To będzie twój wieczór kawalerski. Jaskier, jeśli nie zauważyłeś, rozmawiamy tutaj o stałych związkach. Poza tym nie wpuszczą mnie. Jestem plugawy nieludź. W domu nocy liczy się tylko ciężar mieszka. Zresztą tamtejsza bajzelmama jest mi winna przysługę. No, Geralt, nie bądź drętwy. Kurwa, no nie wiem, no po prostu nie mam ochoty. No go burdel, no. Mają tam krasnoludzkie kobity? Pewnie, że mają. To najlepszy bordel w Temerii. To jak, Geralt, idziesz? Zaraz uśnie. Mówię ci, nic tak nie rozjaśnia myśli, jak wizyta w bordelu. Niech wam będzie. Chodźmy. Jeszcze kolejka na drogę. O kurwa, będzie żygańsko. O kurwa.
A! O cholera, wróciliśmy do Szani. Czekaj, ja idę do Szani. Zapiszę se, czekajcie. A byłem w tym burdelu, czy nie byłem w końcu? Yes. Kochanie! Przybyłem! O! Geralt? Rozumiem, alkohol. Będziesz wymiotował? Ja nigdy nie żygam po wódce. Pamiętaj, że mieszkamy z dzieckiem. Połóż się gdzieś i postaraj się nie hałasować. Już się zaczęło życie, kurwa, już baba mnie... Gdy tylko przyjdę, kurde, nawalony od kumpli, już baba czeka na schodach. Zaraz mi przejdzie. Muszę się przejść. Oj, kurwa. Geralt? Dobra, kurwa, się prześpię tam. Będzie dobrze. Siup, spanko. Znowu piłeś? No, kochanie, patrz! Na niedźwiedziu spałem. Cieszę. Kurwa, muszę ten... Skąd ten pierścionek wziąć, co? Z bursztynem. Skąd ja mam pierścionek z bursztynem wziąć? Wiem, że miałeś. A, sprzedawca był tam. Dobra, czekajcie, siup. Dobra, idziemy do Triss pogadać w takim razie. Naprzeciwko jej domu sprzedają. No dobra, tu zielarka sprzedaje? Dobra, poka. Poka, bo ja potrzebuję, nie. Tablica ogłoszeń, coś się... Jestem. O co? O! Kurwa, tu są te rękawiczki. Srebrny pierścień. To nie ten pierścień. Był z bursztynem? Z rubinem. Masz już go w EQ. Srebrny z bursztynem. Gdzie? To? Nie, no nie mam go w EQ. To jest diament. Czekajcie. Srebrny pierścień. No to chyba, że srebrny zwykły. Dobra, zwykły mój ciulne. Kurde, najwyżej powiesz, za tani. Może powinienem się pośpieszyć. Cicho tam, Szani. Już mam srebrny? Nie mam zwykłego srebrnego chyba. Czekajcie. Dobra, cicho tam. Kurwa, miałam taki już. Przy to... Marzyłam o pro... No nie ma. Dobra, w każdym razie musi być z bursztynem, bo se taki wymarzyła. No jak skądś tą znam sytuację, że no jak se baba wymarzyła taki, to mimo żebyś kupił lepszy, to nie, bo to musi być taki, jak se wymarzyła. No to co ja wam będę gadał? To se sprzedam. To se sprzedam z rubinem. Czarny w EQ. To jest z rubinem. To nie jest bursztyn. Obok psiego sadła. To może z rubinem, ale ja nie wiem, czy ja nie próbowałem tego z rubinem. Zobaczmy. Siup. Przy tobie jest. Marzyłam o... No nie no, rubin to nie bursztyn, no. To ma być bursztyn taki, kurwa, z odpustu, wiecie.
No i skąd ja teraz wezmę to? Chłop handlarz, no to handlarz dawaj. Okaz, co tam masz na sprzedaż? No to mnie nie interesuje. Prędzej coś mnie zeżre w tym chorym mieście. Spokojny czas nastały. U talara, może talar, może talar, ty. Dobra. Co tam, Zoltan? Bywaj. Ale talar chyba tu nie... Talar gdzie indziej urzęduje, chyba że w piwnicy. No nie no, w piwnicy nie ma co urzędować. Talar gdzieś siedzi już w wyzimie handlowej. No, ja bym musiał iść do wyzimy handlowej chyba. Dobra. Poczekajcie chwilę. Brama na groble. Czekajcie, nie grobla. Jak dojść przez cmentarz? Mam już klucz, żeby wejść? Chyba mam. Pierścionek z bursztynem można dostać osobno w zimie. No dobrze, no to zaraz ogarniemy. Świetny plan. Ach, kurwa, nie plan. Nie świetny. Obok gloszku do handlowej. A! Faktiko! O Jezu. Tyle biegania za babą. No powalona sprawa. A może ktoś z was chciałby sobie suba odnowić za dolara? Albo ogólnie podoba mu się stream? To będzie mi bardzo miło, jak tutaj zasubskrybujecie kanał. Dzięki temu będę wiedział, że takie streamy mają być częściej, wieczorne. I to mi się podoba, no. Zostawcie suba, jak to mówią tam patologiczni na YouTubie. Dobra, idziemy teraz tutaj. Okej. Okay. Nabiłem się. Ja odnowiłem i dostałem premię do Puloka. Z tym Pulokiem to jest tak, że każdy facet chciałby mieć większego, ale powiem wam, że to nie jest takie proste mieć za dużego, wiecie, są... To nie jest tak, ja wam zdradzę pewną tajemnicę. To nie jest tak, że każda baba jest gwiazdą porno i ma rozepchaną, kurde, rękawicę jak... O, nie będę gadał. Także naprawdę, no... Nie trzeba wam 20 we flaku. No chyba, że na taką traficie gwiazdę porno, no to już wtedy macie przewalone, no. Nie jesteś chory. Witaj. Dobra, co tutaj sprzedaż masz? Zapraszam. Dobra, a co on może mi powiedzieć? Jeśli... Mógłbyś zrobić dla mnie eliksir? Nie, zajmuję się tylko handlem. Bywaj. Dobra, który to jeszcze hurtownik coś sprzedaje? Zaraz zobaczymy, kto to... jest Nilgarczykiem. Ach, to prawdziwy miłość. Sprzedawca drewna. Mrugnąłeś? Zresztą srał pies konspirację. Chyba już wszyscy wiedzą, że handluje informacjami. Płacisz i masz. Więc jak będzie? Dawaj, kurwa. Płacę. Jakub de Aldersberg jest pierwszym wielkim mistrzem zakonu Płonącej Róży i zarazem ostatnim przywódcą zakonu Białej Róży, który zreformował i przechrzcił. Jego autorytet równa się tylko z autorytetem Foltesta, a jego zapał religijny graniczy z fanatyzmem. Jakub de Aldersberg jest pierwszym wielkim mistrzem zakonu... Dobra, on sprzedaje napitki. Czekajcie, jeszcze jest tu jakiś sprzedawca?
Szlachcic, bębniarz, gwardzista, hurtownik, alchemik. Zmęczyłem się. Kupiec, może ten. Witam, szlachetny panie. Jeśli szukasz prezentu dla pani twego serca, trafiłeś bardzo dobrze. Czym handlujesz? Miłymi dla oka drobiazgami, pięknymi suwenirami, przedmiotami zbytku. U mnie zaopatrują się wyższe sfery, piękne damy i szlachetni panowie. Zobaczmy. W czym mogę pomóc? W czym? Jaki idą interesy? Dobra, kupiłem. Nie najlepiej, szczerze mówiąc. Kulwoltest wyjechał z miasta z częścią dworu. Przez to mam mniej klientów i mniejsze zarobki. Na dodatek wprowadzono stan wyjątkowy. Ludzie wolą wydawać pieniądze na zapasy towarów koniecznych, na przykład na jedzenie. Pojmuję. W czym mogę Opowiedz mi o swoich towarach. Mógłbym opowiadać miesiącami. Sprzedaję pierścienie, modne ubrania z odległego Tucson. A co polecasz szczególnie? Rozumiem, że szukasz prezentu. Dobra, kurwa, tam stary, czeka na mnie baba. Czy wpierdol od Tris? Nie, no ja idę cimci rimcim pierw. Znaczy nie wiem, czy będzie cimci rimcim, no chyba będzie, no. No słuchajcie, jak baba mówi, że mnie kocha i czeka na pierścionek i ja jej ten pierścionek daję, no to nie wiem, no. Jak długo jeszcze? No chyba, że będzie miała okres wtedy. Ale to żeglarz przepłynie i po Morzu Czerwonym. A i powiem wam, że na Indianina niektórzy podobno też dobrze się bawią. A, nie będę wam już mówił, jak na Indianina jest, to każdy wie. Służba nie. Kto wie, jak jest na Indianina, to kappa na czacie. Nie wiem, czy pisać kappa. No dobra. Tego wam nie powiem, jak jest na Indianina, niestety. To musi zostać tajemnicą czatu. Znaczy, to jest generalnie legenda, ale ja się założę, że kurwa, ktoś tak kiedyś zrobił. To jest traktowane jako żart, ale założę się, że na 100% ktoś tak kiedyś odjebał na Indianina. Czekajcie, bo ja nie wiem, gdzie ja mam iść, co, gdzie... Czekajcie, bo ja oszalałem. Oszalałem. Tu. Wiesz, że podobno w dzielnicy nie. Ja tak zrobiłem. Nie no, jak tak serio zrobiłeś, to gratuluję generalnie poczucia luzu w łóżku ze swoją ukochaną. Bo generalnie inna dziewczyna by cię z domu wywaliła. Gratuluję, ale muszę już iść. Kochanie, mógłbyś czasem zająć się Alvinem? Jesteś dla niego jedynym wzorem. Dobra, Shani. Ty nawet nie wiesz, ile ja kurwa biegałem za tym pierścionkiem. O, Geralt, dziękuję. Jest piękny. Przy tobie jest najwyżej zwyczajny. Jest wspaniały. Ale nie mogę go przyjąć. Bardzo niepokoję się o Alvina. Chciałabym, żebyś się nim zajął. Rozumiesz, mały potrzebuje ojca. Zrobił się kapryśny. Mógłbyś z nim pomówić, pobawić się? Oczywiście.
Kochanie. Ja chyba zostanę gejem. Da się tu być gejem w jedynce? Chyba nie. Jutro pójdziemy sobie na targ. Będę wiedźminem, jak trochę podrosnę. Zajebiście. Porozmawiam. Jesteś niedo... Kurwa, Alvin. Powiem Shani, że byłeś niedobry. Nie! Kurwa, nie! Tylko nie no! Moja ciupcia, nie! Ja nie chcę iść na uniwersytet, a Shani powiedziała... A, no tak. Że jak będziesz duży, to pójdziesz. Nieważne, co powiedziała, zrobisz jak zechcesz. O! Nieważne, co powiedziała, zrobisz jak zechcesz. O, kurwa. Będę wiedźminem, jak trochę podrosnę. Dokładnie. Dawaj, dawaj. Idziemy dalej. My się w ogóle nie znamy na byciu ojcem, ale... Ona mi nie pozwala jeść słodyczy. No to kurwa, zaraz zobaczysz. Hi, to taki kawał? Graliśmy dzisiaj z Shani w Misie Patysie i wygrałem. To dobrze, że robisz się coraz lepszy. Dobrze, dobrze. Ja nie chcę iść na uniwersytet, a Shani powiedziała... Że jak będziesz duży, to pójdziesz. Nie pójdę. Zobaczycie, że nie pójdę. Rozumiem potrzebę silnej ręki, ale Alvin tyle już wycierpiał. Może odpuść mu trochę. Kurwa, babo. Och, jest wspaniały. Oczywiście. Powiem Shani, że byłeś niedobry. Chris, przepraszam. Mogę wrócić? Kurwa, Alvin znikł! Naucz mnie walczyć. Nie! Miecz to nie zabawka. Zrozumiesz, jak będziesz większy. Nauczę cię, jak będziemy sami. O. Nauczę cię, jak będziemy sami. I teraz ona będzie zadowolona. Patrzcie. Może po pierwszy stris pogadać. Cieszę się, że tak dobrze dogadujecie. Dobra. Bywa. Słuchaj, idę do Triss. Dobra, idę do Triss. Słuchajcie, patrzcie, co się wydarzy teraz. Idę do Triss, tylko żeby iść do Triss. O! Ballada właśnie o Geralcie z Wiedźmina 1. Pomoc tamtejszy handlarz ma świetne pieczywo. Jeśli ci kiedyś przyjdzie pomiędzy Triss i Shani wybrać, no to weź, nie wybieraj żadnej rudej, zostań gejem. Hej! Jeszcze mapy nie ogarnia. Wiociutki, ja ci powiem tak, jak chcesz się wykazać jakąkolwiek inteligencją na czacie, to zachęcam do subskrypcji.
bo osoba, która nie ma ikonki suba przy niku, niestety nie jest brana pod uwagę w swoich tutaj propozycjach. Przepraszam, no niestety, są biedni i biedniejsi, są bogatsi i bogaci, są mądrzy i mądrzejsi, no. Tylko kasa się liczy, dokładnie, tylko pieniądze. Szanujmy się. Znaj swoje miejsce, Wiedźminie. Jasiu. Jasiu mnie sosował, ale nie poderwał. Dziś nic sedzi szerzy. O, o, o. To ciekawe. Siema, dzięki wielkie za hosta, Jasiu. Patrz, oni śpiewają o tobie. Tak, grają muzykę. Na rynku w Gliwicach. Świetny plan. Dobra, moi drodzy, przygotujcie stuleje, a... Kurde, mi się drink kończy. Słuchajcie, czeka nas tak, kurwa, ciężka rozmowa. Dostaniemy taki wpierdol od baby, że trzeba się napić. Ja piję tą resztkę drinka. Geralt? Oddałem dziecko Shani. Uważam, że zajmie się nim lepiej. Co zrobiłeś? Ty niewdzięczny sukinsynu. Dała ci, tak? To taki jesteś. Nie chcę cię znać. Won mi stąd, zanim zamienię cię w świnię, którą tak naprawdę jesteś. A ta ruda suka jeszcze mnie popamięta. Nie. Triss, ja chcę ci powiedzieć, że ty też mi dałaś i też jesteś ruda i też w sumie jak suka się zachowywałaś. Mów. Potem zejdź mi z oczu. Chodź spać, chodź. Do zobaczenia. Przepraszam, Triss. Nie no, mogło być gorzej, mogła mi jaja urwać, albo mnie na przykład, nie wiem, mojego mieszka zakląć jakąś czarną magią. Znaj swoje miejsce, Wiedźmin. Ej, ale weźcie pod uwagę, że co może wiedzieć Triss o zajmowaniu się dzieckiem? Czarodziejka, która ma pojebane we łbie. No Shani jest medyczką, ona się zna na opieką, wiecie, ona opiekuje się ludźmi, ona zna się na dzieciach. No to dlatego wybrałem Shani. Ale Alvin nie jest normalny. Ale to nie jest tak, że Alvin nie jest normalny. On generalnie jak dziecko. To jest dziecko, tylko że on czasami ma odchyły, bo on tam jest opętany, no. Ale on musi dostać taką opiekę, jak dziecko powinno dostać opiekę, a nie, że kurwa Trisse będzie go zamieniała, nie wiem, w kanarka i jak Seto będzie na ramieniu nosiła tę papugę. A potem nasra, dokładnie. Co to ich miałam zrobić? Dla mnie wszystkie nieludy są siebie warte. Jednak elfy zdecydowanie... Czat, kto przyszedł od Jasia? Jak tam Sedusery dzisiaj? Do którego poziomu doszedł? Było jakieś dzisiaj cim-cirim-cim? Czy nie? Ja nie chcę iść na uniwersytet. A Shani powiedziała... Aha, no tak. Siemaneczko, siema, cześć. To iść na polibudę. Kochani... Kurwa... Siabadaj. Geralt...
Dziękuję. Jest piękny. Przy tobie jest najwyżej zwyczajny. Jest wspaniały, ale nie mogę go przyjąć. Oczywiście. Kurwa, ale co? Powiedzcie mi, co mam teraz zrobić? No, co ja mam zrobić, no? No, Alvin jest pojebany. Jutro pójdziemy sobie na targ. I kurwa cię sprzedam. Tak jak powiedziałem. Chciałbym małego pieska. Kupimy ci kiedyś pieska, obiecuję. No i teraz mogę iść, siup. Cieszę się, że tak dobrze Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Jesteś kochany. I tak dobrze poradziłeś sobie z Alvinem. Szani. Geralt, nic już nie mów. Mam ochotę się kochać. No i siup. Ale ładne zdjęcie tutaj zrobiłem jej, nie? Moim wiedźmińskim medalionem. Oj, kurde, seducer. I co ty, Jasiu 1-0? Powiedz mi, czy dzisiaj miałeś taką scenkę w twoim super seducerze? I teraz jest pytanie dla znawców tematu. Czy jeśli ruda na górze, to ruda na dole? Cieszę się, że tak dobrze dogadujecie się z Alvinem. Traktujecie jak ojca, wiesz? Bywaj. No! Trzymaj się. Idę na inne. Żeby w realu było tak łatwo popukać. Powiem ci szczerze, że w realu nie jest ciężko popukać. Naprawdę, tylko że jeśli ty odczuwasz, że ciężko ci popukać, to znaczy, że jesteś bardzo wartościowy i nie obracasz się wśród szmat, które dają na prawo i lewo. To świadczy dobrze o tobie. I teraz tak, siup i siup. Albo pierdołom jest. No nie, no są też takie. Są też takie przypadki, że są tacy chłopacy. Są też tacy chłopacy, gdzie no kurwa nie ogarniają życia i że ewidentnie dziewczyna się do nich klei, a on. Ja nie wiem, o czym on myśli. Może o Ultimie Online. No i to się szanuje. Taki subek. Wieciutki, dziękuję bardzo za subka, pozdrawiam. Bardzo mi miło. Chciałeś, to masz, dzięki. 10 puknąć razy, 10 razy byle kogo. Czas żniw. O, czyżbym znowu szedł do Szani? Będzie młócenie? Nie no, mam przeprowadzić śledztwo na bagnach i udać się do Waski. Muszę doprowadzić do końca śledztwa w ziemi klasztornej na bagnach. Dobra, i teraz tak. Mamy niebieskooką. Właśnie, kto to jest ta niebieskooka? Obiecałem, że odnajdę niebieskooką dziewczynę, którą pokąsał wampir. Powinienem rozejrzeć się po mieście, no ale kurwa nie spotkałem jej jeszcze. Dobra, bez spoilerów przede wszystkim, bo ja Wiedźmina 1 teraz przechodzę pierwszy raz, więc nie spoilerujcie za bardzo. Dzięki Tlerom i uświadomiłem sobie, że moje motywacje są skodyfikowane. Wszyscy ludzie Foltesta. Zlecenie na Fledery. Muszę zgłosić się. Dobra, i tu są zlecenia już na potwory, odtąd. Od zlecenie to się zaczynają na wywerny, bla 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 bla. To będziemy robić przy okazji, gdy będziemy na bagnach, albo w innym miejscu. Dobra, to możemy tutaj... Siemaneczko, do której stream? A ja nawet nie wiem, która godzina jest, czekaj. Dobra, tam głupoty gadasz. Czekajcie, bo... Teraz północ, dobra. Odwiedź burdel w handlowej. Mówią, że wysłannikiem bogów był wędrowiec z mieczem ognistym. Bzdura! Ponoć zemsty dokonała upiorna bestia. No powiem tak, i tak, i nie.
A może zastanawiając się. Bonkol, dzisiaj w Szedusze podrywałem pannę jako arabski szejk oraz podrywałem striptizerkę w klubie GoGo. O, to fajnie. A my będziemy, Jasiu, robić to z Niklausem. W ogóle szkoda, że tyś to odpalił, wiesz. Bo ja bym wtedy na przykład cię zaprosił i byśmy we trójkę jako znawcy tematu, każdy z nas by przedstawił swój styl podrywu i byśmy zobaczyli, który był prawidłowy, nie? No, ale no dobra, Jasiu. Ty, a Jasiu, powiedz mi... Bo to już, dobra, to już w sumie jest taka sprawa, bo już mówiłem o tym. Powiedz mi, czy ty byś wstępnie gdzieś, nie wiem, na sobotę znalazł czas, żeby poskładać kompa, może live'a z tego zrobić? Bo tak myślę, no, że sobota, może niedziela, żebyś w tych dniach miał chwilę czasu? To byśmy to złożyli i w końcu bym to, kurwa, uruchomił, może by coś w końcu działało lepiej. Jakiś materiał z tego nagrał. Nie miej czasu dla darmozjada. No nie mam, no. Go live. No ja mam, dla tych, którzy nie wiedzą, ja mam już cały sprzęt w domu do złożenia komputera, tylko jeszcze pastę muszę kupić pod procesor. Tak, to jeżeli chodzi o cały hardware, to ja już mam w domu. I obudowa, tam chłodzenie, procesory, ciulstwa. To wszystko mam, tylko trzeba to złożyć. Z Niklausem będziecie sediusować, a ja się będzie dodatkowym ekspertem. Też możliwe. Colgate użyj. W sumie, czy ktoś kiedyś pokazywał jakiś filmik, czego użyć zamiast pasty pod procesor, takiej pasty normalnej? Może jest jakiś zamiennik domowy? Termoprzewodzący. Jestem wyczerpany. Napiłbym się. Nic tu po tobie, białowłosy. Mąka z wodą. Yes. To jest ten dom. Dupa mnie swędzi. A, no to w tym ci nie poradzę już nic. Jedź tylko pieniądze i pieniądze. O, jest. Witaj, panie. Witaj, niebieskooka. Czego ci trzeba, białowłosy? Na początek chciałbym porozmawiać. Dobrze, porozmawiajmy. Według Giacomo Cassano kulturalna rozmowa jest najlepszą grą wstępną. O czym marzysz, niebieskooka? Chciałabym, żeby noc trwała wiecznie. Z reguły dziewczyny mówią o księciu na białym rumaku i tym podobnych bzdurach. Nie jestem zwykłą dziewczyną. Możesz się o tym przekonać. Wystarczy, że poprosisz. Proszę! Chciałbym spędzić z tobą wieczór. Z przyjemnością, białowłosy. Musisz tylko złożyć datek na rzecz domu nocy. Jedyne 500 orenów. Kurwa, to już trzanie mi wyszła taniej. Pokażę ci pierścionek, patrz. Siup. Teraz 250 mi powie. Stały klient? No cóż, ze zniżką to będzie 300 orenów. Kurwa, niebiesko oka. Jakbym ci ciulnął diament, szafir. Muszę się najpierw... Co on tam, co tam jest za zadanie? Wolne żarty. Czekajcie, czekajcie. Muszę zapytać rycerza, czy dziewczyna z burdelu to jego siostra. Kurwa, nie ma. Chciałbym Dobra. Masz szafir. Dziękuję. Chodź za mną. Chciałem zrealizować pewną fantazję. Cierpliwości. Weźmiemy gorącą kąpiel, a później spełnią się wszystkie twoje sny. Ej! To jest ta sama karta! Fuck you! Oszukaliście mnie! O, widzę bioderka już rozchuśtane.
to się nie dziwię, jak po Geralcie. Po Geralcie nie trzeba poprawiać. Masz ciekawą bliznę na szyi. Podoba ci się? Dodaje charakteru. Jest intrygująca. Jeśli chcesz, pokażę ci więcej. Dobra, kurwa, tam już... Nic. Wydaje mi się, że poszukuje cię brat. Co? Nie, wykluczone. Nie mam rodziny. Jesteś pewna? Całkowicie. Tutaj jest mój dom. Moje siostry nocy. Spokojnie. Musiałem się pomylić. Słucham? Nic. Dobra, i teraz beka polega na tym... Obsługujemy tylko osoby z wyższych sfer, złociutkich. Powinni tego zabronić, przynajmniej dla plepsu. Zabawić się nie zabawisz, ale przed może chociaż coś gardem wszystko lepsze było. Bardzo przyjemne miejsce. Nie dziwiłbyś się, że tu jestem, gdybyś znał moją żonę. No to kurwa cię rozumiem. Dużo dzisiaj ludzi. Przed wojną z Nilfgaardem. Ta niebiesko oka jest niezła. Zamknięte. Pani nocy nie przyjmuje byle kogo. Mam interes do twojej pani. Masz interes, powiadasz? To idź po wsinogo do Zamtuza i zrób z niego użytek. Wynocha! Myślałem, że to jest Zamtuz. To nie żaden Zamtuz. To dom nocy najlepszy w Temerii. Nie dla byle dziada w skórzanych chwatałaszkach. Mam złoto. Nie przekupisz mnie. Siup. Sygnet. Całuj. Będę miał przerąbane. Chodź. O kurwa. To nieźle się bawicie, siostra miłosierdzia. Porozmawiaj z panią nocy. No proszę. Ładnie to tak wdzierać się bez zaproszenia. Carmen, to ty? I do tego nie odpowiadać na pytania? Geralt z Rivi, o którym słyszałam, był kulturalnym wiedźminem. Wybacz pani, straciłem pamięć. Wiem, wiedźminie. Nie znasz mnie, chociaż ja znam ciebie. Od jakiegoś czasu się tobą interesuję. Czemu zawdzięczam to zainteresowanie? Mój dawny kochanek, o którym nigdy nie zapomniałam, był twoim przyjacielem. Zginął pomagając ci w walce z potężnym wrogiem. Ale to stare dzieje. Co cię do mnie sprowadza? Zaintrygowałaś mnie, wspominając dawne dzieje. Mogłabyś opowiedzieć o tym człowieku? Nie powiedziałam, że był człowiekiem. Najważniejsze jest to, że byłeś mu przyjacielem. Nazywał się Regis i zbyt dużo pił. Dlatego się rozstaliśmy. Nauk niemal doprowadził go do śmierci. O ty wampirze. Upadli go wściekli chłopi. Musiał się bardzo długo kurować. Później wiódł żywot samotnika, aż wreszcie spotkał ciebie. Smutne. Nie przejmuj się. Dla mnie ważne jest, że w chwili śmierci miał przyjaciół. Prawdziwych przyjaciół. Regis, serduszko. Kim jesteś? Jestem królową nocy. Spełniam sny moich gości. Wychodzą stąd zadowoleni, zrelaksowani. I z pustymi sakiewkami. Realizuję ich marzenia. Przez krótką chwilę, ale zawsze. A marzenia są bezcenne, wiedźminie. To jest prawda w sumie. Co musiałbym zrobić, żeby spędzić wieczór w towarzystwie tych ślicznotek? Musiałbyś zapomnieć, że jesteś wiedźminem i stać się naszym przyjacielem. Wybacz, madam, ale nie rozumiem. Zatem musisz uzbroić się w cierpliwość. Z czasem zrozumiesz. Bywaj. Mamusiu, możemy się z nim pobawić? Córusiu, chodź. Porozmawiaj z panią nocy. Pobawimy się w domek. Porozmawiaj z panią nocy. Chodź. Chodź. W sumie to zabrzmiało jak patologiczna rodzina trochę, ale... Czy robię maraton Wieśków, czy Wieśka 1? Nie no, jak już to maraton, co się kurwa rozdrabniać. Powiem ci tak, 3 miesiące temu odpaliłem po raz pierwszy Gothica i mówię, tam przejdę to gówno, zobaczę co to jest, bo ludzie o tym mówią. No i kurwa, 4 tygodnie grałem i skończyłem na Arkanii.
A przechodziłem Wiedźmina 2 i 3. Przechodziłem Wiedźmina 2. Wiedźmin 2 dwa razy, Wiedźmin 3 jeden raz. Ale z Wiedźminem 2 jest tak, że... Tam... Nie wiem, ja mam mieszane uczucie co do Wiedźmina 2. Tam za dużych wyborów nie ma. W każdym razie, no trójka jest taką grą, że ja bym się bał grać w trójkę ponownie. Po prostu ta trójka to jest na chuj godzin. Są ludzie, którzy od dnia premiery do dzisiaj grają w Wiedźmina naprawdę i odkrywają jeszcze jakieś rzeczy tam po świecie.